od kilku lat, jak chyba poszłam na emeryturę, kupiłam sobie rowerek i ścieżkami oczywiście rowerowymi. Prawie, że rano wyjeżdżam, zjadam coś i jadę i wracam. 6-7 godzin to mi zajmuje. Relaksująco i zdrowotnie też bym powiedziała. Bardzo lubię podróżować, no bo po co siedzieć w domu, kiedy można zwiedzić coś. Bardzo, bardzo miło się spędza czas. Pierwszy wyjazd to chyba był do Chorwacji właśnie. No i tak mnie zafascynowała Chorwacja, że pojechałam drugi, trzeci, czwarty, kolejny raz. Potem byłam w Hiszpanii, w Turcji, w Tunezji. Najbardziej zapadło mi w pamięć, jak była taka jednodniowa wycieczka na pustynię i przejażdżka wielbłądami. To chyba był taki najbardziej wyjazd, na który czekałam. Poza tym to był hotel taki przepiękny, skrytym basenem, gdzie o pierwszej w nocy można było skorzystać sobie z basenu. Ciepło, słońce, plaże, wygrzać się. To jest właśnie to. Także polecam wszystkim i paniom, czy panom, czy wszystkim z funduszu po prostu się zainteresować wycieczką taką, bo opłaca się.